Siemanero, z tej strony Mandy, a dzisiaj ze mną jest... Adixu, witam. I dzisiaj razem z Adixem testujemy najnowsze auto, a ty widzowie, jeżeli chcesz też coś przetestować, to możesz przetestować łapeczkę w górę, zobacz czy działa, bo słyszałeś, że teraz jak stawia łapkę w górę, to jest taki fajny dźwięk. A, no tak, widziałem go właśnie. No właśnie, więc widzowie, sprawdźcie, czy jest jakiś dźwięk i napiszcie w komentarzu. No, okej, dobra, zobaczymy, kto zostawił łapkę w górę. Dobra, chodź szybko, musimy iść i sprawdzimy sobie nowe auto. O, i drodzy widzowie, jeszcze zanim w ogóle sprawdzimy sobie to nowe auto Agent, które jest teraz do kupienia za 600 tysięcy i zostało w ogóle do niego... Ile jeszcze dni one zostało do kupienia? Dwa chyba? Albo jeden? No właśnie, tak. Więc jeżeli ktoś zbiera na nie, to zaraz sprawdzimy, czy jeszcze warto w ogóle je kupić, czy nie warto je kupywać, więc na początku w ogóle polecimy do innego miejsca na początku niż ten Agent. Siadaj do mnie. Dobra, siadam. Czekaj, Friday to jest... Piątek? No tak. Tak? No to jutro się auto kończy. A to jutro już... O kurde, tak szybko to zleciało? Czyli już jutro mamy po aucie, więc jeżeli ktoś jutro nie kupi, to auta nie ma, ale my go sprawdzimy specjalnie dla was jeszcze dzisiaj. I drodzy widzowie, napiszcie mi, czy chcecie odcinek calutki, poświęcony wraz z wieloma teoriami, i wieloma rzeczami odnośnie tej kopalni i tutaj tej kopalni. Czy chcecie odcinek bardziej temu poświęcony, więcej informacji, nagram o nim. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu i jeszcze odnośnie powiem wam, że niedługo szykuje się naprawdę bardzo fajny projekt, który chcę zrobić z Adixem i Aroshim, ale to niedługo, musicie oglądać odcinki. Naprawdę bardzo duży projekt. Odcinki. Jeden z większych na YouTubie Robloxowym projekcik to będzie. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Dobra, i testujemy to auto jutro, ono już znika. No, szczerze... Jest Stringwall tak średnio wygląda, ale Stringwall... Dobra, dawaj, lecimy sobie na miejsce, gdzie się ścigamy i sprawdzimy prędkość tego auta ogólnie, jak ono się tam trzyma, czy... O nie, to nie tu. Czemu ja się pomyliłem? Tyle jeżdża... Nie, tu pojechałem, dobra. Tutaj. Myślę, jakim autem moglibyśmy go chyba najlepiej zestawić na początku? Myślę, że można go zostawić SUV-em, tym starym SUV-em policyjnym. Co myślisz? Dobra, stary możemy... Tutaj, dobra, no tylko musimy pamiętać, że to auto ma... rakiety. Ostatnio stałem HP. Dobra, dawaj. Stawiam się. Ja biorę na full wszystko, ty też tam na full sobie wszystko weź ten, porób. I jedź! Skończone. A czekaj, tylko sobie jeszcze dam zawieszenie wysokie, żebym... O, dobra. Dobra. Jedź. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobra, i zobaczymy, czy go dogonimy, czy nie dogonimy. To auto jest szybkie, czy wolne? Czy opłaca się dla samych rakiet, czy się nie opłaca? Dogonisz, chłopie, mnie dogonisz. Ej, zobacz to! Oj no, oj. Jaka prędkość jednak to się rozwija, to konkret jest. Oj, no to jestem przesadno mocno. O! No dobra, no, ale no nie, no prędkość jest konkret. Prędkość jest konkret. Chyba, drugi raz jestem ciekawy tego, czy drugi raz tutaj walniesz. No jeżeli nie wywalę się, to cię... No, jeżeli się nie wywalę po drodze nigdzie, to cię walnę, normalnie. Pana, patrzcie na to widzowie. Ja. Ej, nie no, wow, dobra, nie, pana to. Widzisz to? No, tutaj różnica jest naprawdę. Różnica jest duża, ale dopiero po chwili dostaje taką prędkość konkret. No nie, ale nie, to było fajne. To autko fajne. Ale do czego to teraz można było? Do Surusa. Ej, Surus, no. O, no. No Surus ma to, że on po chwili to tak się rozpędzi, że to raczej nie będzie porównania, ale zobaczymy. O właśnie, bo Surus ma ten. Dobra, już tutaj Surus. No dawaj, Surus, ej, Surus, no dobra, sprawdzamy go do Surusa. Później dobra. Będziemy zaraz trudniejsze sprawdzać go. Dobra, dawaj. Ustawiaj się. I jechać co, nie? No jedź. Dobra, a ja tu za Dixem prosto, trochę. Ojejku, nie, rozpędzenie to jest naprawdę szybkie. Dobra. Zaraz odpalamy ten specjalny tryb w Surusie. O nie, zatrzymaj się na chwilę. No. Dobra, jedź. Dobra, jadę. Dobra. Kurczę, bo najgorsze jest to, że się waliłem. To auto nie jest za przyczepne. Dobra. Ale właśnie mają to naprawić tam, a z tym gdzieś pisał, że właśnie ma być to naprawione w końcu. Ej! Co? Ty! A, dobra.
Bo przyspieszyłeś tak nagle, ale... W ogóle no, to auto jedzie i skacze. No tak, właśnie to jest strasznie wkurzające. To auto jedzie i one tak jakby bansuje, ale nadal ma dobrą prędkość i ty nie wiesz kiedy nagle to... Powiedz tak, że w pewnym momencie cię wyprzedziłem, póki nie włączyłeś tego swojego takiego mega nitro. A w ogóle jak dam sobie niskie zawieszenie, to czasami nie powinien wtedy tak lepiej się trzymać? Mi się wydaje, że raczej powinno być lepiej, ale jak testowałem to i tak dalej lata. Tak, dobra, dawaj, to teraz jakie jeszcze autko? Może Cybertruck, co o tym sądzisz? Czy za wolno myślisz? Dawaj Cybertrucka, Surus jest nie, to będzie może git wtedy właśnie. To jest auto elektryczne, wszystkie te auto elektryczne miarę prędkość mają, dawaj, jedź. Sprawdzimy i... Dobra, ja gonię, ale tu... Co jest? Strasznie szybko się rozpędziłeś. Ej no. Już mnie z tym dogonisz. Dobra. Oj, hej, tak, ale tak... Nie ma takiej dużej różnicy. Takie porównywalne. No właśnie tak patrzę, że... Nie jest za bardzo porównywalne. Oj, no teraz mi pewnie walnisz już. Oj no, oj tutaj już. No widziałeś to, jak cię walłem? No tutaj już teraz. O kurczę. O! No nie, no wziął mnie jeszcze, ale nie. Ogólnie szybszy. Szybszy. Więc myślę, żeby tutaj zrobić jeszcze wyścig z Lambo. Co myślisz, jak Lambo? O kurde, z Lambo? Dobra, lecimy. No wiesz, no prędkość też ma miarę szybką. Więc no, to nie zobacz, no Tesla wyprzedziło. No ta. No nie powinno być też większego problemu. Dobra, widzowie, stawiajcie w komentarzach, czy to wyścignie Lambo, czy nie wyścignie. Dawaj, jedź. Dobra, jadę. Dobra. Oj, ten początek masz gorszy aktualnie. No, początek jest gorszy, ale zobaczymy. Może... O nie, dobra, stop, cofnij. Chodź od początku. Te tory są strasznie niebezpieczne. No, szczególnie dla tego auta, które tak lata, że... Ale jeżeli chcecie mieć mniej wywalające się auto na zakrętach, to zawieszenie na najniższe. Pamiętajcie. No, czy to na odwrót działa niż do innych aut. Nie, w realu właśnie dobra. Tak też tak działa, że masz niższe to lepiej. Do innych aut chodzimy w żebrajku. No, dobra. I jedziesz. Dobra, jadę. Dobra. Okej, okay, teraz sprawdzimy. To będzie ten pojedynek. Okej. Okay. O kurde, ale ten, w ogóle jak on tak się odbija, awansuje, dobra, sprawdzimy. Oj, tutaj jakiś boosta dostałem. Spokojnie. Dałem smeru. Spokojnie. O nie, dobra. Teraz widzę, co się odwaliło. No. Dobra, nie, no to do Lambo to nie ma zupełnie porównania. No Lambo co jest przychodzę tak ogólnie nawet. Nie no do Lambo to porównane nie było, nie no, tragedia. Ja z tego cię jeszcze dogonić, ale to będzie ciężkie. O, siema. No nie, dobra. Na początku jeszcze jako tako, ale później już się rozpędziłeś, ja się już nie mogłem rozpędzić. No elektryczne mają to, że one od razu szybko osiągają swoją prędkość maksymalną. Lambo zanim się rozpędzi trochę czasu potrzeba, no i dlatego ty się rozpędzałeś. To auto też dużo czasu potrzebuje na rozpędzenie, nie jest takie słabe. Jeżeli ktoś jeszcze zbiera sobie kaskę jutro, do końca dnia można to kupić i jeżeli ktoś nie żałuje pieniędzy, nie chce, to kupuje jak najbardziej, najlepiej. Będzie chyba rakiety. Najlepiej, co? No, jeszcze rakiety mać, zapomnijmy o tym. No, będzie chyba git. Dobra, więc drodzy widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, na razie, to było wszystko, do kolejnego odcinka! Siema!